Słuchajcie, pierwsza, najważniejsza rzecz, którą musi sobie każdy człowiek na tej kulce uświadomić, to jest generalnie arcy super, że my te emocje mamy. To jest mega, mega fajna sprawa. I ja zawsze sobie porównuję emocje do rodzaju przypraw. Czyli wyobraźcie sobie teraz jedzenie pozbawione przypraw, smaków, aromatów. No jest mdłe i generalnie średnie, mało przyjemne, mało ciekawe. I tak samo jest w naszym życiu, więc dla mnie emocje dodają bardzo dużo fajnych rzeczy. Pikanterii, dodają smaku, dodają nam bardzo dużo takiej różnorodności. My w ogóle dzięki emocjom lepiej rozumiemy, w którą stronę, czy w prawo, czy w lewo, co nam bardziej odpowiada. One gdzieś tam są takiego rodzaju dla nas kompasem. I to jest super, to jest naprawdę ekstra. Problem się zaczyna tylko wtedy, że w momencie, kiedy uświadomimy sobie, że większość ludzi nie panuje nad swoimi emocjami, tylko te emocje szastają nimi na prawo i na lewo i nie mają kompletnie żadnego wpływu tak naprawdę na to, co się dzieje z ich emocjami. I to jest dramat w tym momencie, bo to jest trochę jakbyśmy albo siedzieli na bombie i nie wiemy, kiedy ona wybuchnie. To jest jedno porównanie. A drugie bardzo fajne porównanie to jest, wiecie, z tymi emocjami niekontrolowanymi, to jest trochę tak, jakbyście wsiedli, nie wiem, do auta turbosportowego i nie potrafili prowadzić auta sportowego, czyli tam jest nie wiadomo ile koni pod maską, pełen but, rura, wy nie potraficie opanować kierownicy. To jest trochę na tej zasadzie. I teraz ja myślę, że najważniejsze jest sobie uświadomić, że nie chodzi o to, żeby te emocje zgasić. Nie chodzi o to, żeby tych emocji nie było, bo bardzo często jak rozmawiam z kimś, podejmuję temat na szkoleniach i w ogóle na temat kontroli emocji, to dla większości ludzi od razu się pojawia, przepraszam bardzo, sprzeciw, to co ja mam być teraz robotem? To co ja mam nie okazywać uczuć, nie okazywać emocji? Nie, nikt nie mówi nic takiego. Kontrola emocji polega na tym, że my po pierwsze dużo lepiej musimy je zrozumieć. Zrozumieć cały ten system tych emocji w nas, jak to działa, się gdzieś tym, z tym zapoznać bliżej. A po drugie, musimy się nauczyć z tym, że tak powiem, dealować, musimy się nauczyć z tym sobie radzić w życiu. I to jest dla mnie najważniejsze, a nie bardzo często ludzie interpretują, że kontrola emocji to jest pozbawienie się emocji. My nawet nie jesteśmy w stanie się pozbawić emocji, słuchajcie, bo w każdym momencie naszego życia towarzyszy nam jakaś emocja, nie? A nawet kilka, jedna jakaś tam naczelna, jakieś tam mniejsze, one się tam miksują ze sobą, także one zawsze nam będą towarzyszyły, więc jeżeli one już zawsze z nami będą do grobowej deski, więc lepiej by było je sobie ogarnąć, zrozumieć co, jak, po co, na co, dlaczego i dlaczego tak się dzieje, nie? Także ja myślę, że fajnym aspektem na początek to jest, ja bym w ogóle nie zaczęła od tego, że nie zaczęłabym od jakiejś tam niesamowitej wiedzy, tylko bym najpierw zaczęła od takiej totalnej, takiego totalnego aspektu codziennego, czyli w ogóle jak sobie radzić, nie? Bo nie będziemy teraz nie wiadomo o czym mówić tam z punktu psychologicznego, psychiatrycznego, o emocjach i w ogóle, bo to nie ma sensu, to totalnie nic nie wniesie w Wasze życie w dniu dzisiejszym i na kolejne dni. Moim zdaniem najważniejsze jest, żebyśmy się najpierw skupili na tym, co możemy zrobić z tym, jak nam jest źle, bo my nie mamy problemu z pozytywnymi emocjami. My mamy problem z negatywnymi emocjami, nie? No właśnie. Dlatego teraz... czekajcie. Bo coś mi tu głośno jest, nie mogłam się skupić. Dlatego bardzo fajna ogólnie jest tematyka inteligencji emocjonalnej. I o co w tym wszystkim chodzi? Inteligencja emocjonalna to jest coś takiego, że my mamy świadomość, że wszystko na nas oddziałowuje, nie? Na przykład. I teraz budzimy się rano. Każdy to na pewno ma i jest już źle. Czyli budzicie się rano i jest dramat, nie chce Wam się stawiać z łóżka, stan depresyjny minus 100, życie nie ma sensu, pogoda beznadziejna. No generalnie wstajesz, podłoga już Cię gryzie w stopy, w cudzysłowie. Nic nie działa tak, jak powinno, kawa nie taka, śniadanie Ci nie wychodzi, nie wiem, u lasek make-up się sypie, u facetów zacięliście się przy goleniu, bo w ogóle zaspaliście. Generalnie jeden wielki kanał od pierwszych chwil, kiedy w ogóle otworzyliście oczy. Już nie mówię o tym, że bardzo źle Wam się spało, jakieś sny męczące, albo długo nie mogliście zasnąć i cała ta karuzela. Już Wam się generalnie nic nie chce, a co dopiero, że trzeba przetrwać na przykład cały dzień, nie? Do tej godziny 20, albo na przykład zawodowo do 15. I teraz inteligencja emocjonalna polega na tym, że słuchajcie, my nie jesteśmy w stanie zmienić pogody.
Ona jest. My nie mamy na nią wpływu. My nie jesteśmy w stanie zmienić tego, że się nie wyspaliśmy tej nocy, no bo to już się skończyło. Koniec. My nie jesteśmy w stanie zmienić tego, że nie wiem, że kawa nam się rozlała, bo to już nastąpiło. Fakt. My wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie zmienić. My w zasadzie niczego nie jesteśmy w stanie zmienić oprócz swojego nastawienia do emocji albo w ogóle zmienić swoją emocję. I teraz ludzie, którzy troszeczkę są kumaci w tych swoich emocjach, to oni rozumieją, że jak już mają ten motyw, że wstają rano i czują, że to jest dzisiaj ta lewa noga, no to oni wiedzą, jaki rodzaj na przykład rytuałów muszą se odwalić, żeby było im lepiej. Czyli jeżeli czuję, że jest tak bardzo negatywnie, wstałam i już mnie wszystko irytuje, to na przykład wiem, że prysznic gorący działa na mnie bardzo kojąco i rozluźniająco. Czyli pierwszy atak na moje humory, fochy, moje złe samopoczucie, mój negatywizm, to jest ja od razu wchodzę, po prostu nawet z nikim nie gadam, pod prysznic strzała, gorąca woda i relaks, 15 minut dochodzenia do siebie, tak? Potem na przykład wiem, że kolejna rzecz, która mnie wsadzi, też fajny ten, to jest kawa słodka, nie? Czy na przykład robię sobie jakieś tam latte. Ja Wam teraz mówię z mojego punktu, tak? Ja w ogóle nie mówię Wam teraz odnośnie jakby, że wszyscy macie robić to samo. Ja Wam pokazuję mechanizm. Potem na przykład wiem, że jak jestem na przykład bardzo spóźniona, to albo dzwonię, że serio jeszcze chwilę mi to zajmie, przepraszam, zaspałam, przyznaję się i nie lecę na łeb na szyję, tylko mówię, że sorry, dzisiaj będę trochę później, ogarnę temat, przyjadę, zostanę dłużej na przykład, nie? Czyli to już jest to, czyli ja się nie boję mówić szefowi, że się spóźnię, bo na przykład czytam firmy, że będę później, bo zostanę dłużej, sorry, zaspałam, zdarza się, tyle. Czyli znowu jest pozytywna reakcja. Jak ja przeprowadzę w sobie kilka takich rzeczy, na przykład ja jeszcze potem puszczam sobie w TV muzykę, odpowiednią częstotliwość uspokajającą na przykład, nie? Która powoduje, że się troszeczkę tak wyciszam, potem bardziej przechodzę na muzykę taką już troszeczkę bardziej pobudzającą, potem jakiś jazzik, że nagle z tego stanu permanentnego wkurzenia w momencie, kiedy otworzyłam oczy, w ciągu godziny czasu wchodzę w stan, że po prostu życie jest piękne. I tak naprawdę nic się nie zmieniło dookoła mnie, ale wewnątrz mnie zmieniło się bardzo dużo, bo ja mam świadomość tego, co podnosi moje poczucie takiego szczęścia. Podnosi mój tak naprawdę vibe, trochę wyżej, nie? Czyli każdy z nas na bank, każdy z Was ma, a jak nie wiecie, to musicie to na sobie przetestować, jakieś czynności, które możecie zrobić, które spowodują, że się będziecie czuli po prostu lepiej. I to jest bardzo ważne w tej właśnie świadomości, jak sobie radzić z emocjami swoimi, to żeby w ogóle zrozumieć, co nam nie działa. Bo my troszeczkę musimy jakby na chwilę oszukać nasz mózg, że on mówi, że wszystko jest beznadziejnie i do duszy, a wy mu, a cukiereczek na przykład. Nie, no ja nie mówię, że to jest dobry pomysł tam słodyczami zapierdzać cały czas, jak mamy złe samopoczucie, ale no nie wiem, albo że mu źle, no to fajne śniadanko jeszcze przed pracą skoczę gdzieś tam do jakiegoś fajnego śniadaniowego baru zjeść, nie? Albo po prostu fajna muzyczka, albo 15 minut wdech, wydech, jakaś medytacyjka, nie? Czy trochę jogi, czy wiecie, czy pobiegać. Też tak może być, bo ja na przykład jak mam jakiegoś takiego turboagresora w sobie, bo też jestem człowiekiem, też się te emocje we mnie różnie kumulują. Pracuję z ludźmi, więc ja nie wylewam na nich swojej żółci, tak? Ale też jakby mam różne rzeczy w swoim życiu. Gdzieś tam czasami czegoś niestety oczekuję i mam taki moment, że przychodzę do domu i jest mi tak kurde, że zaraz tego mojego faceta zaatakuje i w tym momencie ja sobie myślę, idź pobiegać, na przykład, nie? Albo wiesz, idź se potem, zrób jakiś trening fizyczny. Na mnie na przykład trening fizyczny działa tak, że ja od razu, jak aniołek jestem potulna, tak? Są ludzie, którzy wiem, że uwielbiają, nie wiem, seks uprawiać i to ich tak samo, że oczyszcza. Czyli pierwszy, najważniejszy punkt w kontroli emocji to jest świadomość tego, jakie czynności podnoszą nam vibe, że jakby chcąc, nie chcąc zaczynamy się czuć lepiej, nie? To jest bardzo ważne. Ja bym od tego zaczęła, bo to każdy z Was jest w stanie. Czy to jest ulubiona muzyka, czy to jest... Kurczę, no nie wiem, bo ile ludzi, tyle jest opcji. Czy to jest chwilę przeczytania sobie książki, czy posiedzenie w ciszy, czy cokolwiek, czy to się dzieje rano, czy to się po południu, czy to się dzieje wieczorem. Czyli Wy musicie sobie generalnie sami ułożyć taki algorytm dla siebie, na siebie.
Nie? Czy taki, jak ze sobą postępować, jak mam porąbany poranek? Jak ze sobą postępować, jak mam porąbane popołudnie? Jak ze sobą postępować, jak mam porąbany wieczór? I tak potem możecie na różne aspekty swojego życia, jak na przykład szef was wkurzy, albo nie wiem, jak facet was irytuje, dziecko, jak coś pójdzie nie po waszej myśli. I tak potem ja mam bardzo dużo swego czasu, miałam tych takich pól, kółeczek. I tam wokół nich sobie budowałam, co mi daje ten taki, że ja się od tego momentalnie odsuwam. Od jednych mniej, od drugich bardziej, ale generalnie to jest arcyważne, żeby rozumieć, jak u mnie to działa. Nie? Wiem, że są ludzie, którzy piwko, są ludzie, którzy po prostu muszą wyjść na spacer, są ludzie, którzy muszą sobie zapalić, są ludzie, którzy dzwonią do koleżanki. Jakby to jest wszystko okej. Tylko my musimy rozumieć, że dlaczego my to w ogóle robimy. Wiecie, o co chodzi? My musimy zrozumieć, że jaki to ma cel. Że to ma cel taki, żeby z tej negatywnej emocji, z tego negatywnego samopoczucia się odsunąć. Tak? Czyli to jest numer jeden. Kolejna sprawa jest taka, że to, co na pewno wspomaga samokontrolę, w szczególności kontrolę emocji, to dla mnie po pierwsze, to są jakby, ja wyszczególniłam takie cztery rzeczy, ale czasami wiadomo, że nie każdy je ma wszystkie cztery w tej samej proporcji, nie? Fajnie, bo jakby były wszystkie cztery na upie maksymalnym 100%, to w ogóle jesteśmy, świecimy jak żarówka i energią możemy świat zarażać, nie? Ale różnie to jest u różnych ludzi, natomiast ja te cztery wyszczególniłam jako dla mnie najważniejsze. Pierwsze to jest na pewno nasza kondycja fizyczna, nie? Czyli jeżeli my fizycznie nie mamy jakichś tam problemów, że jakaś, nie wiem, turbo nadwaga, albo jakieś tam problemy, że nie wiem, że nie ćwiczymy sobie w miarę systematycznie, nie dbamy o siebie, o to swoje ciało, czujemy się tacy zasiedziali w tym, nie wiem, fotelu. To jak na przykład mieliśmy taką sytuację w czasie lockdownu, nie? Że jakby fizycznie wszyscy czuli się, kurde, źle, bo nam było za mało ruchu, bo jak ktoś ma małe mieszkanie, małą chatę i nie miał ogródka i był zamknięty, nie wiem, na tych 50 metrach, jak ktoś mieszka w kawalerce, to w ogóle na 30, 20, no to był dramat, bo my potrzebujemy trochę ruchu, żeby generalnie czuć, że to jest stabilne. My musimy się ruszać, my jesteśmy tak zaprogramowani, nie? I teraz to jest bardzo ważne, żeby jednak było trochę tego ruchu fizycznego, czy w postaci, mówię, spacerów. Ja to zauważam u ludzi, którzy jakby fizycznie cały czas działają, są włączeni on, im jest łatwiej ogólnie w życiu, tak? Wiele sytuacji przeforsować nawet sami ze sobą, bo oni jakby ciągle mają taki napęd włączony, silnik ciągle chodzi. Dlatego bardzo ważne jest, żeby coś tam robić, chodzić na jakieś zajęcia, jakiś pilates, yoga, tajski boks, rower, kiki, kurczę, co chcecie? Piłka nożna z kolegami, siatkówka, nie wiem, tyle jest opcji, basen, aerobik w wodzie, Boże, tego można wymieniać masę, taniec, tak, nie byłam zoła, nie powiedziała nic o tańcu, nie? Więc ogólnie jest tego masę, tylko trzeba coś sobie wybrać i coś robić, coś sobie dziubać, bo wtedy na bank już jest dużo łatwiej, bo już mamy poziom jak gdyby energetyki trochę wyższy niż przeciętny człowiek, który przychodzi, pilot, pyk, jedynka, dwójka, Netflix, siedzi, żre, pije piwsko, czy tam w ogóle się stresuje i cały czas, i to generalnie nie idzie w dobrą stronę. Czyli numer jeden to jest kondycja fizyczna. Numer dwa to jest kondycja psychiczna, moi drodzy. To jest tak samo ważne jak kondycja fizyczna, bo co z tego, że fizycznie na przykład chodzicie tam na siłkę i jedziecie z tym koksem, jakby ciągle jesteście pod stresem. Nawet jesteście w stresie, że przyszliście na siłownię 15 minut za późno, albo 15 minut za wcześniej, albo że ktoś na was patrzy. To jest psychiczna kondycja jest bardzo ważna, czyli tu musimy dbać o to, żeby się wyciszyć, jak trzeba się wyciszyć, albo na przykład, żeby się troszeczkę podpompować, jak trzeba troszeczkę więcej mobilizacji w życiu. Czyli tu jest też bardzo ważne zachowanie równowagi, ten znaczek yin-yang, że my musimy w swoim życiu rozumieć, czego my w danym momencie potrzebujemy. Jak jest taki moment, że naprawdę musimy troszeczkę na spokojnie wyluzować, no to okej. Okay. Jak my musimy troszeczkę kopnąć się w dupę, no to się kopiemy i zapierdzielamy. Ale żeby tak działać, to my potrzebujemy mieć po prostu psychicznie dystans do samych siebie. Nie podpinać się maksymalnie do każdej sytuacji, którą mamy w swoim życiu, do każdego człowieka, którego napotykamy. Czyli my musimy być naprawdę zdystansowani do tego wszystkiego, co się dzieje w nas i do tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. To się dzieje, my w tym bierzemy udział, oczywiście, ale my cały czas mamy przed sobą tą decyzyjność, czy my wchodzimy w to,
a my w każdym razie możemy z tego wyjść. Ja nie mówię o tym, że my jesteśmy bierni. Ja Wam mówię o tym, że my świadomie podejmujemy decyzję, że my jesteśmy w tej sytuacji. Ja teraz świadomie podejmuję decyzję, jestem z Wami na tym live'ie i przekazuję Wam od siebie jakieś tam moje przemyślenia, to co przeczytałam, wysłuchałam, to co mnie działa w życiu i generalnie super, nie? Więc dla mnie jest bardzo ważne, żeby tu w tej kontroli psychicznej sobie równoważyć przede wszystkim w dzisiejszych czasach ten stres, bo mamy dwa rodzaje ludzi, w sumie mamy trzy. No, trzy rodzaje ludzi, jak tak ogólnie, ale bardzo generalizuję teraz, nie? Pierwszy rodzaj to jest taki, którzy zapieprzają, to są tacy zapieprzacze, korba, ogień, cały czas, go, 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 do przodu, tu jazda, wszystko i wiecie, i lecimy, 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 lecimy. Potem mamy drugą grupę, która ma generalnie wyjebane, nie? Wszystko wyjebane, tam się nic nie dzieje, tam nie ma żadnego progresu w życiu, tam to wszystko jest takie stak, wisi, oni mają luz, oni mają wszystko gdzieś i w ogóle generalnie też lipa. I potem mamy ludzi, którzy są tak zestresowani, tak zeschizowani, w sensie, wiecie, że pospinani, się tak wszystkim przejmują, że w sumie chcieliby, ale nie mogą. I także ja jakby, dla mnie to jest tutaj bardzo istotne, żeby w tej kontroli psychicznej trzymać cały czas balans, równowagę, nie? Mówię, tak w skrócie telegraficznym, jak trzeba się kopnąć w dupę, to się kopnąć, ale jak trzeba się trochę uspokoić, to się uspokoić. Reagować na to, co w tym momencie czujemy. No i kolejnym aspektem, który się tyczy temu, że wspomaga kontrolę emocji, to zdecydowanie jest wiedza. I teraz tutaj się skoncentrujcie na chwilę. Co mam na myśli wiedza, jeżeli chodzi o emocje? No oczywiście, że po pierwsze to jakie my w ogóle mamy emocje, nie? Bo bardzo często nam się wydaje, że my jesteśmy wściekli, a my może wcale nie jesteśmy wściekli, może nam jest po prostu smutno, albo może nam jest po prostu przykro, albo nam jest może po prostu żal, albo może nam jest po prostu, wiecie, mnie na przykład bardzo fajnie pomogła ta tabelka Hawkinsa, poziomy świadomości. On tam ma dużo tych emocji i je opisuje na przykład, nie? Poszczególne, jak te stany emocjonalne, jak one, co my w tym momencie czujemy, jak my czujemy świat w tym momencie, w takim stanie emocjonalnym, jak my postrzegamy sytuację, ludzi, jakie mamy nastawienie do życia, do działania, to jest super. Także tą tabelkę Davida Hawkinsa, mapa poziomu świadomości to się nazywa. Zresztą bardzo często o niej mówi Dawid Piątkowski. Możecie sobie w Google wpisać i ona jest naprawdę świetna. W sensie, nawet nie myślę, czy te książki, po prostu popatrzcie sobie na tą mapę poziomu świadomości i na pewno sobie wygooglacie opisy do tych poziomów świadomości, do tych emocji, do tych stanów emocjonalnych. To jest super, bo to już pokazuje nam, jaki mamy w sobie wachlarz. Jak ten wachlarz powoduje, że ja się czuję tak i tak. I generalnie w jakiej części tego wachlarza ja często przebywam, nie? Bo my mamy cały czas. Ale generalnie czasami siedzimy więcej w tych takich emocjach. Ja to zresztą pisałam w swojej pierwszej książce, które nas bardziej ściągają w dół. A na przykład rzadziej jesteśmy w tych emocjach, które idą do góry, nas wyciągają, że my czujemy, że możemy latać. I na odwrót, czasami jesteśmy tam, a na chwilę schodzimy tu. Dlatego pierwsza wiedza to jest taka, żebyśmy wiedzieli w ogóle, jakie mamy w sobie emocje, żebyśmy ją mieli w sobie określić, co ja w tym momencie czuję, nie? A nie po prostu jest mi, jak to często mówię, co ci jest mi chujowo. No i co to wniesie do twojego życia? No chyba, że wiesz, jak sobie poradzić z tym, że jest ci chujowo, no to wtedy działasz, nie? Czyli inteligencja emocjonalna, nowa emocja, chujowo. Ale ogólnie jest tak, że świadomość emocji to już jest numer jeden potrzebny. No i teraz to jest sztos, słuchajcie. To jest informacja, która mnie po prostu wysadziła mózg i wsadziła na nowo mózg, dzięki któremu ja żyję, funkcjonuję o milion razy bardziej komfortowo, fajnie, lepiej mi się działa. Wszystko, co się dzieje, my, świat, sytuacje, to wszystko tak naprawdę jest sobie. Ale to nie jest ani dobre, ani złe. To po prostu sobie jest. I teraz w zależności od tego, jak my to oceniamy, jak my to widzimy, daną sytuację, danego człowieka, otaczające nas świat, zależy od nas. I znowu, zależy od nas, od tego, jakie mamy emocje w sobie w danej chwili, co my czujemy, zależy od tego, jakie mieliśmy doświadczenia życiowe, zależy od tego, w jakim kraju na przykład mieszkamy. Czyli zobaczcie, tak naprawdę
niczego nie da się do końca określić. Nie ma w sumie czegoś takiego jak racja, nie ma w sumie czegoś takiego jak prawda, bo wszystko tak naprawdę jest bardzo zależne od wielu punktów. Ja Wam wrzucę, dzisiaj znalazłam taki bardzo fajny filmik na TikToku, jak stoi na placu w Louvre taka rzeźba i tam między nią skaczą piłeczki. I teraz w zależności od tego, z jakiego punktu patrzymy na te piłeczki, dookoła facet idzie z kamerką, ja to Wam wrzucę po tym live'ie, to tak my widzimy, albo bardzo uporządkowanie te piłeczki sobie latają, albo one w ogóle są takie rozpierdzone, że tam nie ma ładu składu. Przechodzimy kawałek dalej, znowu jakoś inaczej i teraz to tak fajnie pokazuje, że w zależności od tego, z jakiego punktu my coś widzimy, czyli z jakiego umysłu my na coś patrzymy, z jakich doświadczeń my na coś patrzymy, z jakiej emocji my na coś patrzymy, tak my to widzimy. Więc to rozwaliło mi czaszkę i to jest to podejście do tego świata, że wszystko jest tak naprawdę subiektywne. I wszystko tak naprawdę może być zinterpretowane w dowolny sposób. To nie jest tak, że my sobie wybieramy sposoby. To już potem, jak my mamy tą wiedzę, to jesteśmy w stanie to zmanipulować, sobie wybierać. Ale ogólnie to trochę za nas wybiera ten nasz wkodowany algorytm, ten nasz system przekonań, te emocje, które mamy w danym momencie. Więc jeżeli my teraz wiemy, że wszystko jest tak naprawdę jakieś tam sobie. Nie jest to określone, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to jest czarne, czy to jest białe, czy to działa pozytywnie, negatywnie. I to od nas zależy, jak my to widzimy. No to teraz zobaczcie, wszystko się nagle zmienia, bo się okazuje, że nagle cała paleta emocji, jaką ja mam w sobie, ona nie jest w ogóle zła czy dobra. Bo my możemy powiedzieć, że taki fajny przykład, smutek, nie? Negatywny, ludzie się źle czują, smutku w ogóle, deprecha, nie no, smutek jest beznadziejną emocją, bo ludzie się, nie wiem, sobie zamykają, im jest ciężko, okej. To jest jeden sposób patrzenia, tak? Jak można inaczej spojrzeć na smutek? I to jest dalej autentyk. Smutek to jest emocja, która kieruje nas do wewnątrz, nie? To jest, tak jak na przykład złość, to jest emocja, która eskaluje na zewnątrz. Jak jesteśmy wściekli, to my działamy generalnie. My chcemy rozpierdzielić pół świata, tak? Jak jestem wściekła, to ja idę w to. Ale jak jestem smutna, ale tak naprawdę smutna, jest mi tak bardzo przykro, to ja nie chcę mieć z nikim kontaktu, ja nie chcę się z nikim spotykać. Ja w ogóle nie chcę wychodzić nawet z łóżka, z pokoju. Ja w ogóle się przemieszczam między sypialnią, a wiecie, łazienką w ramach potrzeby. Ewentualnie przejdę się po kawę i tyle. I mi bardzo mało przestrzeni wystarczy. I teraz ten smutek, on nie musi być do końca zły, bo smutek może być emocją, która daje mi czas na jakąś autorefleksję, na to, żebym się zastanowiła nad sobą w sumie. To, że jest mi smutno, powoduje, że jakoś tak jestem wycofana od tych wszystkich bodźców zewnętrznych, bardziej się skupiam na swoim wewnętrznym poczuciu. Co mi tutaj gra, jak ja się tu czuję, dlaczego ja się tak czuję w ogóle, czy ja tak chcę, o co mi tu chodzi w tym moim życiu. I tak zaczynam ze sobą trochę rozmawiać, więc jeżeli patrzymy pod takim kątem, to no, czy smutek jest zły? Zadajcie sobie teraz to pytanie. Czy serio smutek jest taką złą emocją, na przykład, że ci smutno? Ciekawe, nie? I teraz inny, idźmy w inną stronę. Pokontynuujmy chwilę jeszcze z tą złością. Złość. Tak jak powiedziałam, no możemy powiedzieć, że wściekasz się na kogoś, drzesz japę, to jest źle. Oczywiście, nie powinieneś, jak najbardziej. Ale jeżeli mówimy o złości w kontekście zapierdzielania, żeby osiągać swoje cele, no to ile razy w życiu ja się musiałam na siebie wkurzyć, zdenerwować, upokorzyć wewnętrznie, wjechać sobie na ambicje, żeby na przykład skończyć książkę. Żeby na przykład skończyć trening, żeby na przykład wygrać jakieś zawody, że masę rzeczy, gdzie ja musiałam wspiąć się na wyżyny, wyjść na maksa poza strefę komfortu, wynikało z tego, że ja się serio musiałam na siebie wkurzyć, zdenerwować i teraz ta emocja tak samo jest dobra w tym aspekcie. Więc teraz się okazuje, że nagle cała paleta emocji, jak znowu się cofniemy do początku, jak my mamy wiedzę, jakie są różnorakie te emocje, jak my je zaczynamy w sobie rejestrować, że teraz chyba czuję to, teraz te 5 minut temu, co mi tak wywaliło korki, to chyba było to. I to w ogóle wynikało z tego, że przed chwilą było to, czyli to przerodziło się w to, wow, w ogóle ciekawe. I teraz przez to jeszcze, że my mamy tą wiedzę, że to tak naprawdę wszystko jest zależne od wszystkiego i to w sumie od nas zależy, jak my to będziemy widzieli, jak my tą radość będziemy postrzegali, czy infantylną, głupkowatą, debil, idiota,
ciągle się cieszy, czy będziemy patrzeć jak na radość dziecka, że o Jezu, jakie dzieciątko pozytywne, wiecznie uśmiechnięte, wow! Że jak kobieta się na przykład wiecznie uśmiecha, to wiecie, nie ma nic do powiedzenia, suszy zęby na przykład, nie? Tylko się cieszy. Idiotka często jest taki w ogóle jakiś, nie wiem, że jak się uśmiechasz, to generalnie elokwentnie nie masz nic do powiedzenia. No jest taki stereotyp, nie? A jak jesteś elokwentny, no to generalnie jesteś bardzo poważny, no ludzie święci. I to znowu pokazuje nam, że doświadczenia, emocje, wychowanie, gdzie, w jakiej części świata się na przykład nawet urodziliśmy, że to wszystko tak naprawdę decyduje o tym, jak my coś postrzegamy. No i to już jakby ta wiedza, która odnośnie tego, że wszystko możemy interpretować na dowolny sposób i w ogóle jak my to zaczynamy rozumieć, że to się wszystko interpretuje na bieżąco przez nas, to nagle my zaczynamy rozumieć, że kurczę, ja nawet każdą emocję w sobie mogę interpretować inaczej. I jak ci nagle wywala korki na twojego partnera, że on ci coś powiedział, a tobie to średnio pasuje, to masz taki chwilę, wiecie, idziesz do tyłu, cofasz się i mówisz, wow. To jest trochę jakbyście zatrzymali, nie wiem, film, zrobili stop i wybierali, co wpisać w chmurki, nie? Czy dalej kontynuować, wkurzyć się na niego, oblać go gównem? Opcja numer jeden, jak w milionerach. Czy zamknąć się, wycofać, zdusić to w sobie? Czy przeprosić, moja duma ucierpi, bo nie wiem, za co mam przepraszać? Generalnie to mi odpierdzieliło, może w ogóle się nie zrozumieć. Wiecie, nagle tych chmurek się pojawia tyle, i tak naprawdę już przy 50 chmurce w ogóle rozumiesz, że to kuźwa nie ma sensu, cały ten stres, schodzi ci ciśnienie, myślisz, że sorry, wyrąbało mi, wysadziło mnie zdać, w ogóle nic związanego z tobą, dawaj jeszcze raz, na spokojnie, o co chodzi? I nagle pojawia się meritum, content, my możemy rozmawiać, nie? Więc jeżeli chodzi o te emocje, to nie jest tak, że wy je po prostu macie wyrzucić nagle na śmietnik i się pozbawić tych emocji, ale chodzi o to, że jak ty jesteś w stanie już ogarnąć temat na zasadzie, że każdą emocję w sobie możesz zinterpretować najprościej pozytywnie lub negatywnie, albo w ogóle idąc dalej, często się zdarza tak u mnie już teraz, że no jest taki motyw, że coś tam jest wymiana zdań i ja się ewidentnie nie zgadzam z tym, co ktoś mówi i mam taki wewnętrzny mini wybuch atomowy, to ja w ogóle nawet nie wchodzę w tą emocję, jak ja chcę ten wybuch interpretować, tylko sobie myślę, no dobra, ciepło mi było, wybuch poszedł, okej, dalej. Zaakceptowałam, w głowie mentalnie mam mini wkurw poszedł, coś tam, nie, wszystko okej, już poszło. Zapominam, w ogóle nie wchodzę, nie analizuję, czy on mnie zdenerwował, czy ja jego, czy my się nie zrozumieliśmy, czy to jest w ogóle jakby jeszcze kolejny aspekt, że totalnie już odpuszczam bez wchodzenia, bez analizy w tą emocję w ogóle. Było, dupło, poszło, do widzenia. Tak jak dzieciaki, nie? One też tak, że biegnie, dup, wywali się na chodniku, ryczy, w ogóle dramat, jakby tam, wiecie, wymordowali mu tasakiem pół rodziny na jego oczach i tam po chwili mama podchodzi, mówi, o, zobacz ptaszek, jest, gdzie, i już zapomniało, nie? Nagle w ogóle, wiecie, nie było spraw. I też to jest świetna metoda na to, żeby nie trzymać tak sobie tych emocji, że wiecie, że żyć tym i w ogóle, bo to też się zmienia. Czy znowu, interpretowanie emocji, na przykład z wczoraj, będzie zupełnie inne, było zupełnie inne wczoraj i jest zupełnie inne dzisiaj, bo dzisiaj już jestem trochę inną osobą, bo jestem bogatsza, okej. Mam nowe doświadczenia z całego dzisiejszego dnia i to, co było wczoraj, już widzę zupełnie inaczej. Dlatego ta wiedza jest bardzo ważna, czyli jakby jak ja mówiłam Wam o tym, że wspomagają tą kontrolę emocji, po pierwsze dobra kondycja fizyczna, dobra kondycja psychiczna i wiedza, no to już jakby rozumiecie, dlaczego to jest takie ważne, że te trzy rzeczy jakby się uzupełniają. No i czwarta rzecz, która jest arcyważna, wiem, że mało ludzi to też jakby robi, a ci, co to robią, nie zawsze myślą, czy to jest okej, myślą, że może coś z nimi jest nie halo, to jest ta samoświadomość. Czyli to, co ja Wam teraz opowiadam ze swojego na przykład przykładu, nie? Bo ja Wam teraz mówię z kontekstu ja, albo ludzie, z którymi znam, z którymi nad tym pracowałam, to ja Wam mówię o tym, jak ja ze sobą gadam wewnętrznie. To te chmurki na przykład, nie? Że w tym momencie Wam buchnęło, po prostu ten skok gorąca poszedł taki, że ktoś Wam coś powiedział, wy tam grzecznie, miło, a tam poszła taka riposta, że macie takie i zimny pot dosłownie i nie wiecie, jak się zachować. Jest taki moment, że wow, w ogóle what the fuck, nie wiem, czy wpierdzielić w twarz jakby bezpośrednio z piąchy, czy się wycofać, czy rozmawiać dalej. Ile razy macie takie sytuacje, nie?
I teraz właśnie jest ten self-conversation wewnętrzny, te chmurki idą, te opcje jak w Bilionerach. I to już powoduje, że jak Wy nie reagujecie bezpośrednio, czyli akcja, reakcja, no to już jest początek kontroli emocjonalnej, nie? Bo jakby się wydarzyło i Wy w tym momencie macie tylko taki zawias chwilowy. A tu idą trybiki, dobra, to nie. Wiesz, na przykład zmieniasz temat albo bierzesz łyka wody i mówisz... A powiedz mi, co tam w ogóle u tego, u Jaśka? I już nie jesteś w tej emocji, nie? Także, ale to mówię, to jest dla mnie najważniejszy jakby aspekt, ze sobą wewnętrznie rozmawiać. Na live, że tak powiem. Okej, pierwszy etap jest taki, że Wam odwali, że Wy jakby się dalej podgrzejecie tą emocją, będzie akcja, reakcja, pójdzie to wszystko, awantura, okej, ale już 5 minut później już będziecie tak, na cholerę ta awantura w ogóle, znowu się dałem zdominować emocją, znowu to poszło, po co w ogóle ta cała lawina, to w ogóle nie o to chodziło i wiecie, i to już jest fajnie, bo dużo ludzi w ogóle ich to trzyma kilka dni, że cicho, nie gadam, odwaliło mu, ja się źle czuję, jestem urażona, duma, nie, duma dominuje, ja jestem urażona, weź, nie będę z nim gadać, w ogóle dlaczego on się tak zachował i w ogóle jeszcze raz wracam do początku tego naszego dzisiejszego spotkania. W kontroli emocji chodzi o to, żeby nie oczekiwać, że świat zewnętrzny, czyli otaczający Was, czy ludzie, z którymi macie do czynienia, albo nie macie do czynienia, czy sytuacje, że one spowodują, że Wam się będzie czuło dobrze. No nie, to tak nie działa. Nie liczcie na to. Kontrola emocji polega na tym, że Wy bierzecie sprawę w swoje rączki, nie zmieniając ludzi, nie zmieniając rzeczywistość, tylko Wy się wewnętrznie zmieniacie, bo wiecie, że każdą sytuację można zinterpretować w dowolny sposób. I tak naprawdę każdą emocję można zinterpretować w dowolny sposób, a jak już wiemy, że ją można zinterpretować w dowolny sposób, to w zasadzie to, że jesteście na kogoś obrażeni, możecie zinterpretować w totalnie inny, skrajny sposób. Nie, no jestem na nią obrażona, bo czuję jakąś tam, no coś negatywnego, tak? A może mi odwaliło? Może ja ją jakoś oceniłam? Może ja za dużo czegoś od niej oczekiwałam, czy od niego? To w ogóle nie jest jego problem. To w ogóle, że ja się tak czuję względem niego, to w ogóle nie on, to ja. Rozumiecie? To jest kolejny jakby, to też już by było o tym dużo mówić, że to jest kolejny paradoks, że my czujemy się źle, bo ktoś coś zrobił, mamy jakąś negatywną emocję, ciężką w sobie i my oczekujemy, że ta osoba nas będzie przepraszać. A z jakiej paki on ma nas przepraszać, jeżeli to my się źle czujemy, a nie on? Wiecie co, że jakby w jego domniemaniu może nawet wszystko jest okej, okay. Bardzo często tak jest. Bo emocje nie... Tak, czasami widać, no dobra, jak płaczemy, no to widać, że ryczymy, ale wiele jest takich emocji, które my nawet nie pokazujemy wewnątrz siebie, wiecie o co chodzi. Wiele jest takich emocji, które nie wyświetlają nam się tutaj jak na wyświetlaczu w telefonie powiadomienia. Pipię, jesteś wściekła, pipię, jesteś zadowolona, nie? Bo to też często bywa, że jak smakowało? Bardzo. I też nie wiesz, jak to zinterpretować, nie? Bo ludzie są poblokowani, mają dużo swoich wewnętrznych blokad, kolejny temat. Także ogólnie jest tak, że kontrola emocji, po pierwsze, to nie jest pozbawianie się emocji. To jest zrozumienie lepiej emocji, jakie nami szastają. Po drugie, żeby zapanować chociaż trochę nad tymi emocjami, to musimy zrozumieć, jakie rodzaje czynności, rytuały powodują, że dużo szybciej poprawia nam się vibe, podnosi nam się energia, czujemy się bardziej... Z tego negatywu wchodzimy w ten pozytyw. To już tak bardzo upraszczam teraz, nie? Po trzecie, musimy troszeczkę więcej wiedzy pogrzebać sobie, na przykład jakie w ogóle mamy emocje, nie? Jak nie potrafimy czasami określić. Kobiety czasami ryczą i w ogóle nie wiedzą, dlaczego ryczą, nie? Czemu ryczą? Nie wiem, po prostu mam ochotę sobie popłakać w ogóle. No to okej, jak lubisz płakać, to sobie płacz, nie? Ale jak mówisz, że nie lubisz tego stanu i chcesz z niego wyjść, to musisz sobie trochę pogrzebać się, zastanowić, dlaczego tak ci odwala, jaka to jest emocja, z czego ona wynika, nie? I troszeczkę się z tymi emocjami na przykład poczytać, jakie mamy emocje w sobie i w ogóle. Potem zrozumieć sobie to, że wszystko tak naprawdę możemy, wszystko sobie jest w naszym życiu, my sobie jesteśmy i my możemy to zinterpretować dowolnie, czy moje życie to jest pasmo sukcesów, czy moje życie to jest pasmo porażek, czy moje życie to były porażki, a potem sukcesy, czy no, bo to były sukcesy, porażki. To
wszystko zależy, jak na to popatrzymy, jak to zinterpretujemy i wszystko my w swoim życiu interpretujemy. U osób mniej świadomych to się dzieje z automatu i one nad tym nie panują. U osób troszeczkę bardziej świadomych, czyli posiadających pewną wiedzę, coś tam poczytały, pooglądały, posłuchały, to już wiemy, że to jak gdyby możemy interpretować, to już zaczynamy to wykorzystywać. Czyli wiecie, jak jest pada deszcz, to nie mówię, o kuźwa, ale leje masakra w tej Polsce, tylko mówię, o, rzeźko. Nie? Może niekoniecznie chcę powiedzieć, ale rzeźko. I już nawet się zmienia vibe tego, jak ja to mówię, nie? Że ja na przykład mówię, że jest w Polsce pogoda masakra, deprecha, wiecznie ten deszcz, Boże. Albo mówię, że jest tak dzisiaj rzeźko, że nie? Zupełnie inny klimat. Także to już zmienia bardzo dużo. No i potem świadomość tego, że ta kondycja fizyczna jest ważna. Bo wiecie, dlaczego my w dzisiejszych czasach tak latamy na te wszystkie fitnessy, nie fitnessy i w ogóle? Bo my nie musimy polować na przykład na żarcie. My nie musimy uciekać przed jakimiś zagrożeniami prehistorycznymi, że nas coś zeżre w nocy. Rozumiecie? Troszeczkę jakby cywilizacja poszła do przodu, a my dalej jako gatunek, my potrzebujemy się wybiegać, wylatać. Tak jesteśmy skonstruowani. I dlatego fajnie jest, żeby coś robić. Rowerek, nie wiem, cokolwiek. Coś, żeby po prostu trochę... Jak uprawiamy sport, to naprawdę nam się podnosi taki vibe energetyczny. Jest generalnie w życiu łatwiej, fajniej. Nie? Niektórzy, na przykład moja mama w ogóle latem, to ona leci, siedzi w tym ogródku z tym szpadlem, leci te kwiaty, to jest jej pasja, ona nam się zmęczy, ściora i w ogóle. I to jest taki jej rodzaj na przykład fitnessu, siłowni. Każdy ma różne. Niektórzy jeżdżą w góry co tydzień. Każdy ma swoje. To nie macie robić tego, co ja Wam mówię, ale macie znaleźć swoją drogę na to. I... ta równowaga psychiczna, nie? Żeby jakby samemu siebie obserwować, to cały czas powinno być równo, że jak jest moment, trzeba to zapierdzielać, to zapierdzielamy, ale jak jest moment, że trzeba wychillować, to chillujemy. Nie powinniśmy jakby całe życie jechać w jednym modzie, bo to jest trudne, to jest ciężkie, to nas wykańcza i jest bardzo trudno, że tak powiem, funkcjonować. Także co? Podsumowując ten mój 40-minutowy wykład, pogadankę, nie wiem, ale myślę, że coś Was na pewno zainspirowało, bo to jest taki obszerny temat, jak gdyby dużo czynników decyduje, ale na pewno coś tam dla siebie wyciągnęliście. Czyli tak, po pierwsze podsumujmy sobie, bardzo ważna jest kondycja fizyczna, psychiczna, potem wiedza i na końcu ta samoświadomość względem rozmawiania z sobą. To są takie cztery rzeczy, które sobie musicie gdzieś tam próbować ogarnąć. Fajnie, jakby one wszystkie były słupki do 100, ale jak będziecie mieli na przykład czegoś tam 50, czy to się będzie tak zmieniać i też będzie okej, nie? I co? No i te emocje, nie chodzi o to, żeby się ich pozbawiać, chodzi o to, żeby one były, żeby z nimi współgrać, dobrze się czuć, żeby umieć nad nimi panować, żeby coraz to lepiej znać siebie. I wiadomo, że jak wy, słuchajcie, super panujecie nad swoimi emocjami, w sensie super, potraficie sobie z nimi radzić, to wy też jesteście zupełnie inni dla swojego partnera, dla swoich dzieci, dla swoich pracowników, współpracowników, dla ludzi, do życia. Jesteście fajniejsi, lżejsi. Okej. Okay.